Cześć, dzisiaj chciałem wam pokazać projekt dosyć długoterminowy, e, ponieważ jest on we wstęp dość, że jest we wstępnej fazie, niedawno został, jakby wiecie, stworzony i wprowadzony w ogóle token na, na, na giełdy. no to też mają plan dopiero stworzyć swoją główną aplikację dopiero w 2022 roku, więc jakby to też jest długoterminowy projekt e, i mo, po, po prostu polecam się mu obserwować, nawet jeżeli i nie jesteście jakby zainteresowani inwestowaniem w niego na tym etapie, e, ponieważ Moim zdaniem jest ciekawy, ale przybliżę, przybliżę Wam, właśnie już ten, jakby, cały projekt. Jest to projekt o, o omny, omni, omni, tak, chyba to się czyta. Na początku polecam dołączyć do whitelisty, zapisać się tutaj, wtedy będziecie powiadomieni, jakby, zawsze o nowych, w sensie, zostaniecie powiadomieni o tym, kiedy aplikacja zostanie, wiecie, już do obiegu wpuszczona. A co to jest za aplikacja? Będzie to aplikacja mega app. To nie jest apka, to jest mega apka. Będzie to połączenie wszystkich social mediów w jedno. I po prostu, no będą tu wszystkie social media w jednym. Jak widzicie tutaj są. Following for you, to jest z TikToka wzięte. Tutaj to jest wzięte z, ze Stories. Y, tutaj można to komentować, wszystko ten nagrywać. Będzie też wallet, będzie tu też można zarabiać na tym fajnie. Y, nie wiem czy na oglądaniu, czy na tworzeniu treści. Może i na tym, i na tym. Nie wiemy jeszcze. Y, Earn omi Coins też mają w planach stworzyć swój wallet. Mają też być jakby rozmowy, czatowanie. Także messenger, wszystko. Jakby jeszcze piosenki tutaj widzę. Na tych, tych jakieś dueciki, właśnie. z... Y, zdjęcia, wideo, y, czat. No ogółem, ogółem właśnie ciekawy dosyć projekt. Y, no i wejdźmy sobie tutaj w ich roadmapik. Roadmap właśnie tutaj mają taki, że y, mega app ma być właśnie y, Prace nad tym trwają co nie i w 2022 roku. Jeżeli to będzie prawda, jeżeli im się to uda, projekt nie upadnie przez ten czas, to moim zdaniem może fajnie sobie pójść w górę w sensie cena jego i też ogółem może zyskać na popularności, ponieważ patrząc na tą aplikację, no to moim zdaniem ma bardzo spory potencjał. Tutaj też mają po drodze jakieś takie roadmap, jakieś cele, też co możecie poczytać, ale mnie w sumie najbardziej interesuje wallet. I aplikacja, bo tutaj też wallet ma być, z tego co mi tutaj pisze I też mają być jakieś nagrody przed, przed jakby tą mega upką, co nie? Tu już też część robotów zrealizowali No i właśnie ta cena, ten cena też jest mała, 6 centów, słuchajcie Przy wczesnej fazie projektu, to jest, myślę, że ten wykres Bo teraz jest tak, bo jest jakby cena wiecie jest taka o Ale myślę, że w przyszłości ten wykres może być po prostu taki Może być po prostu taki yy, i może takowy strzelić sobie, nie? Na przykład do dolara. Ponieważ taka mega apka, no to moim zdaniem bardzo fajnie się może przyjąć. Zobaczmy tutaj ich social media, mianowicie Twittera, zobaczymy jakie tam jest zainteresowanie, ile tam ich ludzi obserwuje. Eee, 91 tysięcy, a z czego hodlerów tej kryptowaluty jest około chyba 3 tysięcy? Z tego co zaraz zobaczymy, żeby rozwiać wątpliwości. Eee, wejdźmy sobie w, 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 w Explorers BSC Scan. Jest 3600 hodlersów. No, to albo mają kupionych followersów, albo coś jest nie tak. Nie wiem, jakby nie zagłębiałem się w ten temat, jednakże tutaj chyba postują na bieżąco. Z, tak, 7 godzin temu tutaj mają jakieś po prostu, no ogólnie, cały czas jakby są na bieżąco jakieś informacje, dają tutaj nowe. 100 prawie 1000 obserwujących na Twitterze. Zobaczymy jak tam wygląda Telegram i ile tam jest członków, bo na telegramie to tam chyba bardziej są aktywni ludzie. No tutaj jest 65 tysięcy członków, z czego 3500 online. Także moim zdaniem projekt może fajnie się wybić nie jest, może jeszcze on aż tak rozpoznawany w tym momencie, ponieważ to są w fazie wstępnej, tak? Też nie będą dawać tyle informacji, kiedy jakby jeszcze nie ma żadnej, jakby wiecie, aplikacji. Ale no, mogłem. No plan jest spoko. Plan jest spoko, zobaczmy czy jest tutaj gdzieś Team, można zobaczyć Team. Cały. Jest, o, jest team cały, tu możemy sobie zobaczyć cały team No niestety żadnej z tych osób jakoś za bardzo Ze świata krypto ani z innego świata nie kojarzę Ale no, może, w każdym razie możecie sobie oprzeć, może wy stąd, stąd kojarzycie Ale no, tak jak mówię, aplikacja bardzo fajna, tu widzicie, będzie takie coś Czyli że będzie można sobie coś zarabiać, jakieś tego Jakieś nagrody właśnie w Omni No i co, co mogę więcej powiedzieć Link do, te, do tej strony oczywiście macie w opisie. Polecam się zapisać jeszcze raz, przypominam, na whitelistę, żebyście byli powiadomieni o tym, kiedy aplikacja zostanie właśnie wprowadzona. Jeżeli zostanie, no to na pewno będę jednym z pierwszych osób w Polsce, na pewno, która by zaczęła robić tam, tworzyć tam treści, na pewno bym coś tam tworzył. I myślę, że by było ciekawie. Także myślę, że to jest taki projekt, żeby kupić i zapomnieć, ponieważ cena jest mała, naprawdę mała, bo tu nie ma dosyć dużych wahań. 6 centów, jego ATH było na poziomie 12, no to wzrosła może razy 2 maksymalnie coś takiego, więc jakby nie wzrosła aż tak dużo i cena jest jakby mniej więcej na tym samym poziomie. Nie waha się jakoś tam za bardzo. E, także ja może coś tam zainwestuję, jakieś 100 dolarów, może coś takiego w coś w tym stylu, e, ale pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, nie porada finansowa, tylko to jest moje prywatne zdanie. Dajcie znać, co sądzicie o projektu, ponieważ moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych projektów na ten rok, który znalazłem. I, I po prostu moim zdaniem może jakoś tam fajnie w przyszłości zaistnieć, za może jeszcze nie w tym roku, może jeszcze nie w tej hoście, ale no w 2022 jak już ta aplikacja wyjdzie, no to może coś z tego wyjść. Także to jest taki projekt, mówię, długoterminowy, czyli kupić i zapomnieć. E, no, to tyle ode mnie dzisiaj, jeżeli Wam się mi spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapeczce w górze i widzimy się w kolejnych filmach. Siemano!